Cześć, ja jestem Klaudiusz i zapraszam Was do kolejnej teorii z LEGO Ninjago. Dzisiaj znów poruszymy temat 8 sezonu tej kreskówki. A mianowicie, czy w 8 sezonie zobaczymy więcej kobiecych postaci, a także powiem sobie, kim one mogą być. Zapraszam. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zostawienia dzwoneczka. Jeżeli pod tym odcinkiem dobijecie 100 łapek w górę, to jutro pojawi się kolejna teoria o 8 sezonie. Już nie przedłużam, zaczynajmy. Dowiedzieliśmy się jakiś czas temu, że w 8 sezonie będzie więcej kobiecych postaci. Ludzie teraz spekulują, ile tych kobiecych postaci będzie i kim one mogą być. Na pewno nie znamy informacji, czy to będą dobre, czy też złe postacie. Dużo osób spekuluje, że ci Power Rangersi, w cudzysłowie, są to właśnie kobiety. Jednakże jeżeli ci goście są synami Garmadona, to wtedy raczej to nie mogły być kobiety. Ja osobiście uważam, że po prostu chodzi o nowych mistrzów żywiołów. Na przykład matkę Cola, chociaż nie wiemy, czy posiadała ona moc żywiołu. Skoro mamy poznać mistrzów żywiołów z przeszłości, to na pewno poznamy wtedy jakieś kobiety. Nie jest to wykluczone, że pojawi się też nowa kobieta, która na przykład pomoże ninja albo coś innego. A wy jak uważacie? Dajcie znać w komentarzach i przypominam o łapce w górę i do kolejnych teorii. Cześć!